się łóżka. Niech do gazu, gazu niech do. Wyjeżdża maszyna, nie daje rady się upchnąć. Coraz większe dziury kopie. Patrzcie jaki dołek, kurczę. Przysiadła nieźle. Teraz próbuję pewnie w innych śladach jechać. Musi być tu strasznie miękko, zobaczcie jak kręci kołami. Po kolana dziury, do żółtego piaseczku. Ładnie już stoi w powietrzu. Zagłębia wałeczki. Powiedz kolego, czemu maszyna się tak zagrzeba, czy by miękko miało? Prawdopodobnie gospodarz mówił, że kopali buraki na mokro, jak deszcz popadał, wysypali. Jest bardzo mokro pod kołami i dlatego maszyna nam grzebała. Widzicie, bardzo mokro pod kołami, a tu nie świadczy w powierzchni. A Zbyszku grzebała maszyna? Grzebała, ładnie się zatopiła. A czym taką maszynę wyciągnąć? Jak tak już sama nie daje rady. Mi się wydaje, Zbyszek, że twoja Skania by wyciągła z tej. Byśmy jej naładowali troszkę buraczków i by dała radę, no, czy nie? Tak, lineczkę bym zaczepili, dobrze, że blisko drogi, to ładnie by po asfalcie pewnie pociągła. A most by się nie rozwalił? Nie, bym włączył żółwie tempo, jak ty włączasz przy wyciąganiu nas. No tak, i wtedy. Ile Zbyszek nimi tu jeszcze stało? Jak widać, maszyna ładnie na twardym stoi, auto załadowane.